Dzień dobry, witam z moimi kochani bardzo serdecznie, ja jestem Krywojak. Witam w kolejnym spotkaniu z betą gry Call of Duty Black Ops Cold War. Dzisiaj pogram sobie z tatą na mapce Kartel w trybie VIP Escort. Polega to na tym, że mamy dwie drużyny, atakującą i broniącą. Drużyna broniąca nie może dopuścić do tego, żeby VIP ewakuował się wybranym z dwóch punktów. Mamy punkty A i B. No i wygrywa wówczas, jeżeli tego VIPa zneutralizuje. Drużyna atakująca, że to tak określę, musi tego VIP-a chronić. VIP-em zostaje losowo wybrany gracz właśnie z tej drużyny atakującej, no i musi VIP-a chronić. I wygrywa wówczas, wygrywa wtedy, kiedy albo zabije wszystkich przeciwników, bo tutaj mamy ograniczoną ilość żyć, albo VIP się eskortuje. Ten tryb jest o tyle przyjemny, że o tyle ciekawy jeszcze, że tutaj troszeczkę tryb zabijania jest jak w Battle Royale'ach, to znaczy najpierw powalamy przeciwnika, i na przykład, jeżeli jest blisko sojuszników, mogą go oni podnieść. Natomiast jeżeli jakby dobijemy takiego powalonego przeciwnika, wówczas dopiero mamy zabójstwo i eliminujemy go z gry. Każdy ma po jednym życiu, także jest to taki bardzo drużynowy tryb. Bardzo dobrze by się grało w 6 osób. I to oczywiście na jakimś komunikatorze najlepiej. Także cóż, moi drodzy, rzućcie okiem, jak to wygląda. Zapomniałem o tym jeszcze wspomnieć, że VIP ma do dyspozycji pistolet z tłumikiem. Dodatkowo ma on od razu spyplane, czyli to taki odpowiednik UAV. Dodatkowo ma jeszcze tam jakieś ulepszenie polowe, Field Mic, czy jakoś tak ono się nazywa. Zapomniałem wam jeszcze wspomnieć, że VIP posiada pistolet z tłumikiem, a także z celownikiem i laserem. Bardzo dobry, zresztą bardzo miło mi się z niego strzela jako VIP. Dodatkowo ma jeszcze spineplay, czyli może sobie czyli te takie odpowiedniki UAV i może po prostu włączyć to i pokazać sobie i drużynie, gdzie są przeciwnicy. Cóż, moi drodzy, rzućcie okiem, zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, to lecimy, panie. No, fajnie, pan. Chyba to lecimy. Za uczciwą robotę. Enemy spy plane inbound. No, tatuś, tam widzę, że pomogłeś mi trochę. Dobra, wjeżdżam tam z shotgunem, skończę. Dobra, czekaj. O kurde, na B, o kurde, żeśmy zostawili tam. O. Oj, żeśmy zostawili to. To jest to właśnie, że zawsze ja gram ten typ. O, ale mój best play chociaż na pocieszenie. To jest to właśnie, że zawsze jak się ta gra, to zawsze gdzieś tam ten jeden punkt jest niepilnowany, kurczę. To się by dobrze grało w całe 6 osób. To tak na komunikatorze, bo tak to jest. Bida. O, jestem VIP-em znowu. Opowaliłem go. Ja poległem. Chyba to ja się eksfiluję. No. Widzę. No i dobra. Kurczę. I mogą mnie pocałować w pewnym części ciała.
A tu kolega mi pomógł trochę, żeśmy tu oczyścili. No istotnie. Ach. VIP! He, leży! O kurczę! A to był VIP, tak właśnie coś mi się wydawało, że ten... To tak osamotniony był, o patrz pan. No bo tu VIP-a załatwiłem. No rozumiem, rozumiem. Kurde, jak to szybko poszło. No bo tak to jest, jak się załatwi VIP-a, to od razu się kończy, no. No tak, no nie tutaj. Bo ten shotgun to się przyda. W tym hangarze tam widziałem, że ludzie robią niezłe akcje. A idę z gościem, chyba biorę strzelbę. Zobaczymy, może się uda jakąś fajną akcję zrobić. Albo nie, wyjdę sobie stąd i zobaczę tu. A exfiluje się nasz VIP. No. That's three rounds on the books. Three rounds. Switching sides. Terminate the VIP before they can XP. Oj, powalili je! Pomóż mi, tatuś pomocy! Pomocy! Tatuś, podnieś mnie! No tu leżę koło ciebie! No, kurde no! Czeka, dobra, już. A, już mnie ktoś podnosi, dobra. Już mnie ktoś podnosi, nie ma tematu. Dobra, leży jeden gościu. Dobra, wjeżdża mi ze strzelby, skończyło się dobre czasy. Jest? Kurde, tu VIP jest, tu dwóch jest. Kurde, ała, tym. O, tu właśnie, tu, saj! O! Bo ty długi był. Mogę go uderzyć tym z R3. Ale ja strzelałem do niego, no kurde, jak, przeżył to? No bo drugi był przecież. No bo powaliłeś go przecież. Dopiero. Trzeba go było dobić. Strzelałem jakimś całymi seriami i przeżył, to dziwne. No bo powaliłeś go, a potem tylko nie trafiałeś, no. No nic, poprawimy się. Trzeba go ze szyku jeszcze walnić. Taki odporny. O! Dostał! Granatem widocznie. Dobra, ten shotgun to jest jednak mocarny.
No nie, o. Mi się kontroler odłączył przez chwilę. A VIP się boi strzela z nimi zamiast się ten. Ja on to zrobi jeszcze może. On to zrobi! O nie! Oje gościu, ja ale to zwalił teraz. O Boże. Boże. Co za typ! Ajajaj. No nic, nic. Się robi skomplikowane strasznie. Wbrew pozorom. Nie, no jak ogarniesz, to jest w porządku. Dobra, tutaj sobie wejdziemy. Mnie ktoś rzucił troszeczkę, tak? Na to B trzeba iść, bo B jest w ogóle śmilowany. O! No, VIP zginął. No, VIP zginął.